intrygi Kanan osiągają nowe szczyty. Czy uda jej się zniszczyć szczęście Zaire i Yamana? Dowiedz się, co wydarzy się w odcinku 365 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu soboty 5 października 2024 roku na TVP1. W odcinku 364 tureckiego serialu Dziedzictwo Yaman jest owładnięty zazdrością. Czy uda mu się zachować spokój, gdy Zaire przebywa z Fikretem i jego córką? Krótko, co się dzieje w odcinku 365 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można obejrzeć o godzinie 12:30 dnia 10 września 2024 roku w Nova. Dom Fikreta został zalany, a Zaire zaprasza niego i Melek do rezydencji, nie informując o tym Yamana. Kto stoi za zalaniem domu Fikreta? Jak zareaguje Yaman, kiedy zobaczy Zaire z Fikretem i Melek na progu rezydencji? Czy miłość Yamana i Zaire pokona nowe wyzwania? Opis szczegółowy, dokładając wszelkich starań, Yaman czeka, aż Zaire wróci do rezydencji. Tymczasem Zaire wraz z Fikretem i Melek wracają do domu Fikreta, tylko po to, aby odkryć, że nie mają już domu. Właściciel, który wynajął mu dom, wyniósł wszystkie jego rzeczy, ponieważ dom został zalany, gdy byli w szpitalu. Fikre jest przekonany, że przed wyjściem wszystko sprawdził i nigdzie nie było wycieków. Nie wie jednak, że Kanan wysłała swojego człowieka, aby otworzył krany w domu i spowodował zalanie wszystkiego. Fikre i Zaire proszą właściciela o zrozumienie, obiecując naprawić wszystkie szkody, ale on odmawia. Fikre planuje zostać z Melek w hotelu, dopóki jej leczenie w szpitalu się nie zakończy, ale Zaire tego nie pozwala. Jak planuje Kanan, Zaire zaprasza Fikreta do rezydencji. Fikre sprzeciwia się kilkukrotnie, ale Zaire nie daje mu innej opcji. W tym samym czasie Yaman mówi Cengerowi, aby przygotował romantyczną kolację na tarasie dla niego i Zaire. Yaman wysyła do niej wiadomość, że jeśli Zaire skończy w szpitalu, przyjedzie ją po nią. W tym momencie dzwoni do drzwi domu, a Yaman z uśmiechem idzie je otworzyć, myśląc, że to Zaire. Jest jednak zaskoczony, kiedy widzi nie tylko Zaire, ale także Fikreta, Melek i ich bagaże. Zaire krótko wyjaśnia mu, co się stało, a mimo zazdrości, którą odczuwa, Yaman okazuje zrozumienie. Kanan i Zuhal obserwują scenę z drugiego piętra. Przyznaj, że to cię zaskoczyło, prawda? Pyta Kanan Zuhal. Nie będę kłamać, ale nie wierzyłam, że to zadziała, odpowiada Zuhal. Wszystko, co planuję, działa dokładnie jak zegarek, odpisuje Kanan. Skąd wiesz, że to będzie działać tak, jak zaplanowaliśmy? Pyta Zuhal. Zobaczysz wkrótce, co się stanie, pewnie mówi Kanan. A teraz idę wyrazić swoje współczucie, biedni ojciec i córka zostali bez domu, muszę uważać na ciebie, bo jesteś bardzo niebezpieczna, myśli Zuhal o Kanan.
Yaman każe przygotować pokój dla Fikreta i jego córki, Kanan schodzi do nich i oferuje, aby oddała pokój Melek i Fikretowi, żeby było im wygodniej, a ona przeprowadzi się do Zii. Yaman jednak organizuje inny pokój dla nich, zamiast tego każe Neshlhanowi go przygotować. Yusuf przychodzi, a Melek mówi mu, że zostaną z jej ojcem, aby mieszkać u nich, dopóki ona się nie wyzdrowieje. Yusuf jest bardzo szczęśliwy i oferuje Melek, żeby pokazał jej swoje zabawki. Fikre dziękuje Yamanowi i Zeir za to, że przyjęli ich do swojego domu z Melek, ale zapewnia, że nie będą ich długo utrudniać, bo przy pierwszej okazji się przeprowadzą. Nie martwcie się, dopóki Melek się nie wyzdrowieje, możecie zostać tutaj. Teraz najważniejsze jest jej zdrowie, mówi Yaman. Dziękuję, Yaman, odpowiada Fikre, Zeir spojrzeniem dziękuje Yamana, Yusuf i Melek znowu przychodzą do salonu. Yusuf przypomina swojej cioci pewną sytuację, kiedy żyli sami w tamtej wiosce daleko od Yamna. Ciociu, pamiętasz, kiedy pękła rura i wszystko się u nas zalano? Wujku, ja i ciocia byliśmy całymi wirwodami, pokój pływał w wodzie. Wyjaśnia Yusuf, najpierw przyszedł wujek Fikre, żeby nam pomóc, ale i on się zmokł, potem przyszła Melek i ona też się zmokła. Wszyscy byliśmy jak ryby i pływaliśmy w pokoju, tak, wujku Fikre przyszedł, żeby nam pomóc, mówi Zeir. Dziękuję wam, że im pomogliście, mówi Yaman do Fikreta, próbowałem pomóc, ale Zeir radziła sobie z wszystkim sama, nawet samodzielnie naprawiła pokrywę, wyjaśnia Fikre. Zeir, ty samodzielnie naprawiłaś pokrywę? Zdziwiona jest Zia. Zia, ona nie była sama, bo wujek Fikre jej pomógł, mówi Kanan, próbując przedstawić Fikreta jako bohatera, ponieważ pomógł Zeir w tym okresie, kiedy była sama, podczas gdy Fikre podkreśla, że Zeir sama wykonała całą pracę. Ale słowa Kanan osiągają swój cel, drażnić Yamana. On wstaje i mówi, że idzie napić się wody. Zeir robi się smutna, widząc romantycznie nakryty stół na tarasie. Zuhal i Kanan patrzą na siebie zadowolone. W kuchni, Yaman obwinia się za to, że w najtrudniejszych chwilach Zeir zostawił ją samą i musieli jej pomagać inni. Mówi Cengerowi, aby zebrali stół na tarasie, w tym momencie do kuchni wchodzi Zeir, która myśli, że Yamanowi teraz nie jest łatwo, ale obiecuje naprawić wszystko. Zeir stoi przed Yamanem, musiałam wtedy być przy tobie, mówi Yaman, cokolwiek się stanie, muszę być przy tobie. Nie jestem z nikim zły, jestem zły na siebie. Ale teraz jesteś przy mnie. Jesteśmy razem. Złe dni zostają za nami. Nigdy więcej się nie rozdzielimy. Wszystkie złe rzeczy zostaną w przeszłości, sprawię, że o nich zapomnisz, odpowiada Yaman. Już o nich zapomniałam. Teraz jestem przy człowieku, który jest dla mnie największym wsparciem. A także widziałam stół na tarasie i jestem zła, że zepsułam twoją piękną niespodziankę. Jednak myślę, że możemy to jakoś naprawić.
Tak, możemy. Najważniejsze, żebyśmy zostali sami, odpowiada Yaman, a Zeyer, zaniepokojona, proponuje, żeby poszli do salonu z resztą. Yaman przytula Zeyer, ale intymny moment przerywa Fikre, który pyta, czy mogą wejść do pokoju, jeśli jest gotowa, ponieważ Melek jest bardzo zmęczona. Oczywiście, gdy tylko poprosicie, możecie wejść, odpowiada Yaman, ja pokażę im pokój, mówi Zeyer i odchodzi z Fikretem. Ale Neslan nadal nie przygotowała pokoju i łóżka, więc Zeyer sama zajmuje się tym. Fikre jest zaniepokojony i nie pozwala jej robić tego sama, zamiast tego nalega, by jej pomógł. Yaman patrzy na nich przez otwarte drzwi pokoju, a jego zazdrość wzrasta jeszcze bardziej. Kanan i Zuhal kontynuują swoje plany, Kanan i Zuhal kontynuują knucie podstępnych planów przeciw Zeyer. Kanan uważa, że najważniejsze dla nich teraz jest ponowne rozpalenie ognia zazdrości. Muszą sprawić, by Yaman stał się podejrzliwy wobec Zeyer. Kanan dowiaduje się, że Fikre jest dobrym kucharzem i zachęca Yusufa i Melek, aby poprosili go o przygotowanie dla nich truskawkowego ciasta. Fikre natychmiast się zgadza i idzie do kuchni, Kanan idzie do Zuhal i mówi jej, że Fikre jest w kuchni, a Neslan schodzi na dół. No to zaczynajmy, proponuje Zuhal, Zuhal zalewa swoje łóżko jednym kieliszkiem wody, a potem rozbija butelkę z wodą. Dzwoni do Adale, która jest z Fikretem w kuchni, i prosi ją, by przyszła do jej pokoju, ponieważ wszystko zepsuła. Adale mówi Fikretowi, że zaraz wejdzie na górę, w tym samym czasie Kanan mówi Zeyer, że pan Fikre potrzebuje jakichś rzeczy w kuchni, czy zejdzie, żeby mu pomóc. A gdzie jest siostra Adale? Pyta Zeyer, szybko poszła do pokoju Zuhal? Nie wiem, co się stało, odpowiada Kanan. Zeyer idzie do pokoju Zuhal i pyta, co się stało. Zuhal, udając zdenerwowaną, mówi, że rozbiła butelkę z wodą. Że nic nie działa, jak ludzie, a wujek nie ma jej. Zeyer mówi Adale, która zbiera szkła, że zaraz wejdzie do kuchni, żeby sprawdzić, czy coś jest potrzebne panu Fikretowi. Kanan uśmiecha się zadowolona, czy plan Kanan i Zeyer się powodzi, Ali ratuje Duygu z łazienki, gdzie Semra ją zamknęła. Próbuje się do niej zbliżyć, ale powstrzymuje się, myśląc, że Duygu jest z Folkanem. Ali proponuje zadzwonić do Folkana, ale Duygu mówi mu, że on nie wie, że jej matka ma takie stany. Ali radzi jej, żeby opowiedziała wszystko Folkanowi, aby wzmocnić ich relacje.